No dobra, mamy wagonik. Na tym skończyliśmy. Mamy wagonik, lecimy z wagonikiem. Szukamy dalej Wiktora. Tego Wiktora to ciężko znaleźć w ogóle, powiem wam. Ale zupełnie inna baja po polsku. Tunel jest rozpieprzony. Będzie rzucało. Oj, będzie. Oj, będzie rzucał. Oj, będzie rzucał. Wow. Ja mogę tym sterować? Tam te boty, kurde, lecą. Słuchajcie. Ludzie kochane. Mój człowiek, o kurde. Co jest? To już nie żyje? Na dzień dobry? Ej, może się nie uleczyłem tam, co? Może miałem końcówkę życia. Kurwa, nie trafiłem go. No dalej, dalej, co jest? No zabiję mnie znowu, nie? To, ale zboczenie. Dobra, teraz się zemszczę. Oj, teraz już nie ma przebacz. Teraz to już jest po prostu, to już jest wojna. Kurde. Dobra, weź to przełącz. Dobra, ilu ulecz się, bo już naprawdę to już było. Przygnijcie pały, słuchajcie. Jeszcze się ulecz. Dobra, jakieś fanty z tego mogę. No, no dawaj, dawaj fanty. Ruszyć dalej. Jeśli jednak mam być szczery, nie wydaje mi się to możliwe. Wespniemy się po ścianie. Da radę? A masz przeszkolenie ze wspinaczki? Nie mam. Jestem z sił specjalnych, a nie cywilem z zabiórka. Mam pełne przeszkolenie. Muszę przyznać, że mnie to cieszy. Jak mnie to cieszy. No i co? Takie masz przeszkolenie, że... Dobra, po róże. Tu będzie jakaś jazda, coś się. To była jazda po róże. Dobra. Ale on ma jednak przeszkolenie. Kurwa, co to jest? Jasna cholera! Tego się nie spodziewałem! Ja też nie. Macie szybki refleks, major. Ba! Ja też się tego nie spodziewałem. O Jezus! Co to było? Charles, to był Buraw, tak? Uciekaj, uciekaj! Kurde! Burawy potrafią błyskawicznie przebić się przez nawet najtwardsze skały. Radziecka nauka wiąże z nimi spore nadzieje w kontekście nieuniknionego podboju całego... Zobaczymy, co wiesz! Kurde, bo ja się znowu tutaj... Ja się zablokowałem gdzieś. Dobra.
Dobra, gościu nie żyje, gościu dead. No i co, i to wszystko? Ja tam bym chciał wliść, i co? Jakieś pomysły? Dobra, leczonko. To szkoda, że z tego typa nic nie wezmę, nie? No dobra, by wypadało, że tam gdzieś trzeba, a może tędy. Jeśli chcesz mieć więcej produkcji, więcej... jeśli chcesz produkować więcej, ucz się więcej. Jeśli chcesz mieć więcej, produkuj więcej. Jeśli chcesz produkować więcej, ucz się więcej. No i widzicie? To jest przesłanie. Cóż za ironia, towarzyszu. Tak dbałem o te wspaniałe, potężne, genialnie zaprojektowane maszyny. A teraz... Cóż za ironia. Jest taka mroczna tajemnica ta gra. Nie wiem. Coś w sobie ma. W naszym najlepszym produkcie straszna szkoda. Wiedzieliście, towarzyszu, że nie wolno nam było ich sprzedawać za granicę. Dlaczego nie wolno ich było eksportować? Bo to najnowocześniejsze maszyny budowlane. Pokaż im kawałek ziemi, a w miesiąc zbudują cały system kolei podziemnej albo dowolny tunel. A, kolej podziemna. Mieliśmy je wykorzystać na Księżycu do terraformowania. Dlatego są ściśle tajne, a pancerz mają grubszy niż czołg. Płyty z PSA, nieoznakowane. Najnowsze zdobycze nauki. Jaka w tym niby ironia? To naprawdę śmieszne. Widzicie, byłem tu robotykiem. Zajmowałem się murawami. Kiedy usłyszałem, że roboty atakują ludzi... Burakami? Pośpieszyłem tutaj. Chciałbym wyłączyć swoje, to mnie poszatkowały. Zabiły mnie moje własne maszyny. Panele sterowania są teraz pod stertą gruzu. Burawy poszły samopas, kopią pognie, co jakby lunatykowały. Ciekawe, o czym marzą bez nas. Pracowaliście nad burawami. Sterowanie może trochę dziwne, ale... W porządku. Praktycznie wszystko tu zbudowały. Kiedyś tu nie było sztucznego morza. Kiedyś to było. Lasów, czegokolwiek, nie wspominając już o kolejce linowej. Tylko góry. Teraz mało kto się zastanawia, jak to wcześniej tu wyglądało. A wszystko to dzięki moim burawom. Przenieśliśmy góry, zbudowaliśmy całą infrastrukturę. Teraz niszczą, co same zbudowały. Nie mają roboty. Wiecie, umysł maszyny przypomina umysł dziecka. Potrzebuje miłości i wsparcia. Inaczej robi jej się mętlik w głowie. Red, po prostu kocham się czołgać ciemnymi tunelami. To było kurewsko przyjemne. A co to jest? W trudnych okolicznościach sieć kolejki linowej łączy wszystkie podziemne sektory zakładu 3826. Następnym razem powinno być łatwiej. Dzięki, Kolo. Chyba jednak pójdę pieszo. Na powierzchni. Nie wiem, co mu zrobiłem, ale okej. Okay. Kurwa, ale mnie tutaj torkło. Kurwa. Dobra, cicho, zdążyłem. Naboje do strzelby, świetnie, słuchajcie. Nie no, może faktycznie jakbyśmy tutaj... Za dużo byśmy mieli tych naboi, może by było zbyt prosto.
A tu można było zapisać? Tak, można było zapisać chyba. A leczonko jeszcze sobie zrobimy? Co to jest? Jakąś broń lepszą dostałem? O co tu chodzi? Nie, to jest to, co mam, nie? To jest to, tak już to ulepszyłem, ale jaja. A nie wygląda na taką, nie? A tu ja zapisałem czy nie zapisałem? Zapisywanie danych. Dobra, teraz zapisałem. Cały czas szukamy Wiktora, nie? To jest najlepsze. On jeszcze żył. Laserowa. Solidne zabezpieczenia. Postawili je tu nie bez powodu. Kiedy widzisz coś takiego, po drugiej stronie musi być coś ważnego. W rzeczy samej, towarzyszu majorze. Rozdzielnia. Której szukamy, istotnie jest po drugiej stronie. Nie przejdę przez te ściany w jednym kawałku. Dalej jest automat renowacyjny. Kochanie, wróciłeś! No. Aż się boję to nadusić. Muszę... A, daj mi ochronę przed laserami! O, jaki brutal! Cała ty gocze. To jest to? Polimerem. Nie pozwól jej sobą dyrygować. Nie mamy czasu do stracenia. Nie słuchaj go, mój drogi. On chce nas rozdzielić. Zdejmij te kury. Dobra, łapie. Dostaniesz swój polimer i cenne podzespoły, tylko zainstaluj mi tę ochronę przed laserami. Cokolwiek chcesz, ogierze. Ulepszenie rozpoczęte. Odpręż się, słonko. Tylko obiecaj dalej mówić do mnie brzydko. Zaraz naprawdę cię uderzę. Tak, tak. Ukaż mnie. Kocham. Chory ten robot. Och, chyda. System obronny jest aktywny. Spróbuj przebiec przez lasery. Po tym, co właśnie przeszedł. A tu ulepszenie jeszcze, czekajcie. Amunicja, czekajcie, nie amunicja, tylko... O, właśnie, chciałem to. Niewystarczające zasoby, tak? No dobra. Szlak! Zabolało! Mocne te lasery! Prawie odwaliłem... No prawie odwaliłeś, stary. Oj. Nie martw się, kochanie. Czuję się świetnie. Operacja była zupełnie bezbolesna. Dobrze. Musisz natychmiast uciekać. Szukam ci jakiejś pacety. Mam eksperymentalną rękawicę polimerową. Pewnie przysłał go Seczerow. Larisa, powiedziałaś mu coś? Zaatakował go Burow. Zabraliśmy go do kliniki, a potem... Ja nie wiedziałam. Nie mogłam go zostawić na siebie. A trzeba było spróbować. Oszczędziłabyś nam kłopotu. Co? Boję się, kiedy mówisz. Sama ta historia z cutscenek bardzo fajna. Spotkamy się przy wejściu. Zaraz tam będę, skarbie. Mam nadzieję, że nie będzie za późno. Nadzieja bywa niebezpieczna. Ręce do góry! Wiktor? Co tu się dzieje? Ogłuchłeś? Powiedziałem ręce do góry! Wiktor! Coś ty za jeden. Major, nie czaję, siły specjalne. Na więcej pytań nie zamierzam odpowiadać. Major, nie czaję. Ratuj się! Przełomiej! Ja też nie czaję. Jasne, towarzyszu majorze. Intruz. Co? Intruz! Uwaga! Uwaga! Ala! Protokół ochronny uruchomiony. Dobra. Ciemno się zrobiło coś. Mogę tu wejść? O kurde, ale wlazłeś we mnie. Lecz się, lecz się.
Czekaj, dobra. Okej. Okay. Nieźle sobie radzi z komenderowaniem robotami. Prawie jakby należały do niego. I zamknął pieprzone drzwi. Pietrow uciekł z przenośnym źródłem zasilania o nazwie Świeca. Zasilała układ blokady awaryjnej. Bez świecy tych drzwi nie otworzy. Znajdę. No, dzięki. W tym kompleksie musi być więcej niż jedna, prawda? Musimy się pośpieszyć, inaczej Pietrow ucieknie z tego sektora i znów będzie trzeba go wytropić. Dobra, trzeba gdzieś tutaj iść, tak? Co tu w ogóle za miejsce jest? Ja tak chodzę, bo liczę na to, że jakieś fanty może będą coś, no. Typowa komuna, nie? Wnioski. Wnioski pisać trzeba. Charos, co to za brzoza tam za przeszklaniem w dole? Czy to ta słynna prądnica PET4? Czy to ta słynna brzoza? Brzoza PET4 to roślinna prądnica oparta na polimerze. To model eksperymentalny. Pierwszy krok w programie podboju odległych planet Układu Słonecznego. Chyba to ta słynna brzoza. Chyba już wiem, jak będzie się odcinek nazywał. Czy to ta słynna brzoza? A, tu zamknięte, tam się otworzyły, tak? Dobrze, to kumam? Czy nie dobrze? Znaczy, pewnie będę mógł przez te lasery przejść, czy nie? Tak sobie myślę, ale... Chyba jednak nie. To znaczy, przez tamte lasery chyba przejdziemy, no bo tutaj nic innego nie zrobimy, nie? Zobaczcie. Tu nie wejdziemy. Tu ewentualnie możemy sobie otworzyć to. A, tędy. Dobra, okej. Okay. Ale przez te lasery też byśmy przeszli. Ogółem całe tego chyba, tak mi się wydaje. Chłopie, to jest... uznaj to jako ratunek. Kurde, ta gra coś w sobie ma, naprawdę. Co to za kula? Czyli zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy, wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapię. Świeca jest dość wytrzymała. Dobra, jak to było? Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic się jej nie stanie. Jak te zabezpieczenia po prostu. Dobra, idziemy z tym. Ale tych muszek owocówek tu mi się zleciało. Już zaczynają? Jazdy? Skąd one są? No, szary.
Hej, tak, to trzeba było zrobić tutaj, ja to tam chciałem wchodzić. Ładowarki powariowały. To sprawka Pietrowa? Ostrożnie. Ładowarki są niezwykle trwałe. Potem kulę będziemy wracać, jak nic. Terapia szokowa zwykle dobrze działa na wariatów. Metalowych czy nie. Można w to, w tym... To może. A teraz nie mam naładowanego, nie? Kiedy to V mi się naładuje? No walłem to V. Dobra, niech się ładuje. Co, za słaby jestem? No dobra, nieważne. Wow. Co to za miejsce? To był chyba głos Pietrowa. Oby tylko mózg tego palanta nie udekorował całej podłogi. Pietrow jest na potrzebny żywy. Śpiesz się, majorze. A co ja niby kurwa robię? Śpiesz się powoli. Weź prześnie. O kurwa, rozjechała mnie. Znaczy się o kurcze chciałem powiedzieć. A w tej idzie. Czemu nie mogę to wskoczyć? Te bąbelki. Może tam górą wskoczę. Kurde. Odskok w powietrzu, dobra. Kurwa, to nie był odskok w powietrzu, ale dobra, okej. No Jezus Maria, dobra, ej, wlazłem na to w ogóle, ale jaja. Kurwa, no bo chcę stąd wyjść, a... Czekajcie, bo może trzeba w coś wskoczyć w te bąbelki tam. No co za tajemnicza misja? No jeszcze raz zaryzykuję tam, ale... Nie chcę mi się tutaj do końca wierzyć. Tam byliśmy. Dobra, czekaj, może tak. No tam jest jakieś przejście, ale... On coś ma? Też nic nie ma, ten popok. A czekaj, tu leży skrzynka. Naboje, jakieś chemia, coś tam. Hemoglobina. A wskoczę w to? Ej, no czemu nie wskoczyłem w to? Ale to już chamstwo było. Ja muszę to... Kurde, no czemu on nie chce w to skoczyć? Mi się wydaje, że ja muszę, tak jak wtedy sobie płynąłem. No nie, kurwa, spierdzielaj, ale mnie przetorgą. No w te gluty, nie? Bo, no bo... Dobra, tu jakieś fanty, okej, dobra, no to rozumiem. Trzy, tu trzeba coś przewrócić i ja tu muszę...
Nie, no ja bym liczył na to, że ja muszę w to. Ja nic podnieść nie mogę. Znajdź sposób, by wskoczyć do polimeru. Okej. O właśnie, chyba na ten... O właśnie. Ja chyba muszę na to coś wskoczyć, no. Dobra. Dobra, nie chcę... Nie chcę to... Kurde, dobra, jeszcze raz. Widzicie? To tu przyjedzie. A Jezus. No. No bo stąd nie wskoczę. Ja do tego polimeru muszę wskoczyć jakoś, nie? No ludzie, tam troszeczkę brakuje. Ja aż się podnoszę na fotelu. Dobra, jadę na tym, jadę. Zrzuciło mnie to coś? To trochę źle to wyhamowałem. Aha, a tutaj to walnę. To będzie sobie tutaj. Nie trafiłem. Trafiłem, ale źle, dobra. On jeszcze kawałek jedzie. Czemu on to ma? O Jezus. Dobra, wskoczyłem za pierwszym razem. Kurde, dawaj. Dobra, rozwaliłem to. Ja pitolen. Ale ryj wykrzywił. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy jajogłowi strasznie lubicie wymyślne zamki, co? Cóż, czas poszukać pojemników. Dobra, mam jeden. A co my tu mamy? Jedno jest. Dobra, okej, jeszcze dwa. To jak zwykle nuta dobra. Zimna ta piosenka, ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? Rzeczy sam. Profesor Lebiediew z Akademii Frekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie. Wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Wow. Tylko nie ta szajbnięta, zboczona robocica. A jednak.
Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Dokładnie, tak. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. Tu jesteś, słonko. Tak się stęskniłam. Tylko teraz, żeby mieć... Już tę głupią rękawicę? Niedoczekanie. Dobra, fajno. Tak, tak. Zbeształ mnie. Ukaż. Zipnięta. Rzeczywiście. Co? O, jaki pistol. Znowu kogoś zabiłaś? Ty potworze. Podoba ci się? Broń energetyczna. Zamiast amunicji broń korzysta z energii rękawicy. No i to mi się podoba. Starałam się. To jest dobre. Powaga. A teraz mogłabyś idziemy nikogo na nie zabijać. Dobra, a jeszcze ulepszenie arsenału oczywiście. Bo chciałem sobie... Postaraj się, dobra? To jest popieprzone. Bo to mi się przyda jak najbardziej. Okej, super. Dziękuję. Dobra, to mamy to i jeszcze, a jeszcze jedna? Kula smakula. Po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń. Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Tak czy owak Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy Nory zostały zaburzone w odrażający sposób. Zafajtany skurwysyn. Temu automatowi kompletnie odbiło. Ciągle wygaduje jakieś zboczone rzeczy i robi cholerny złom zamiast porządnej broni. Dobra, wracamy, słuchajcie. Czy to znaczy, że musimy się obyć bez broni? Co mam kolejny. To wygląda jak twarz, nie? W ogóle. To jest twarz, gotowe. To jest buźka. Chyba zadziałało. No i pięknie, słuchajcie, to jest świetny moment na zakończenie tego odcinka. Mogę to walnąć tym? No i pięknie o to chodziło, dobra. O, przyleciał ten. Leżeć. Oni się... Co oni się wytwarzają? Więcej ich tutaj... Nie było? Ale dobra, o to chodziło, dobra, o to chodziło. Mamy koniec następnego odcinka. Teraz możemy lecieć z następnym. Pani.